Witam Was na moim filmiku. Słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać Wam mojego Land Rovera na podwoziu MSTC MX, którego sobie tutaj zbudowałem praktycznie od zera. No i chciałem pokazać Wam, jak mi się to tu wszystko udało. Na pewno już widzieliście filmiki z jazdy, ale no nie było tu żadnego filmu konkretnego, co tutaj, jak co zrobiłem. Dlatego no dzisiaj postanowiłem nagrać i pokazać Wam, jak to wygląda. Kamerę odpowiednio. No i co? Z zewnątrz każdy już go pewnie z Was widział. Jeżeli śledzicie mój kanał, to sobie możecie zobaczyć. Karoseria jest z zabawki New Bright Land Rover G4 Challenge, model Discovery jest to. Tak to wygląda na filmikach, zresztą już pewnie widzieliście. A teraz zobaczmy sobie, jak wygląda w środku. Mocowanie karoserii jest magnetyczne. Tu muszę tylko odbiornik mi się widzę odkleił. Może najpierw pokażę Wam karoserię od środka. O, tu widzę, mi się odkleiła jeden magnesik się odkleił, ale to nic, tutaj tego brakuje. No niestety ten klej na gorąco on puszcza, więc ale no przynajmniej nie trzeba tutaj nic wiercić, otworów, bo szkoda by było zniszczyć. No, tutaj z tyłu oświetlenie LED czerwony. Z przodu tutaj mamy na tym bulbarze dwa klosze takie, to też widzę się odkleiło, muszę to skleić. Ok, przejdźmy teraz do wnętrza. Co my tutaj mamy? Zaczniemy może od ESC. Jest to ESC szczotkowe 60 A prądu ciągłego i 320 A prądu chwilowego. Ma możliwość tutaj kilku trybów pracy, między innymi wybór pakietu między lipo a niklowo-wodorowym. Ja mam w tym momencie Redox 2S 7,4V 35C 4000 mAh w twardym, tutaj w twardej obudowie hard case. Również tu są tryby przód-tył, przód-hamulec, tył albo tylko przód i hamulec. Co, tu widzę, mi się coś poluzowało. No i co, jak ja tutaj to wszystko zrobiłem? Ramę kupiłem osobno, nie miała mostów, także musiałem tutaj mosty też sobie znaleźć. Mosty kupiłem z kulaka, jak już tutaj wcześniej może mówiłem na innym moim filmie. Kulaka kupiłem na części, poszedł w całości do rozbiórki. I na bazie właśnie tych mostów tutaj zrobiłem most przedni, most tylny. Koła są z Feju. Serwo jest 100% wodoodporne. Emax 12 kg. Bardzo fajne, bardzo mocne. Powiem Wam, no, spisuje się rewelacyjnie. Silnik klasa 540 35T. Specjalny właśnie do trialu lub do crawlera, bardzo mocny jest ten silnik, bardzo dobrze się spisuje tutaj. Także tak by to mniej więcej wyglądało. Dużo rzeczy tutaj musiałem kombinować, wymyślać, sam robić. Na przykład tu sobie rozpórki spręta M3 gwintowanego zrobiłem. Zaraz Wam pokażę może podwozie. O. Cały tutaj o. Cały ten spód, wszystkie linki wykonałem tutaj spręta M3, rod endy pochodzą z Traxasa. Także tak to wygląda, wszystko jest na wymiar przycięte, wały też, przedni wał jest, nie jest oryginalny z MST, tylko też to jest Traxas. Także tak to wygląda, bardzo tutaj fajnie mi się to udało zrobić, bardzo jestem zadowolony z tego modelu. Jak na pierwszy raz, to no myślę, że fajnie mi to wyszło, ale to jest oczywiście moje zdanie. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. I tak by to wyglądało. Amortyzatory też sobie kupiłem, specjalne slimki do crawlera. Niestety musiałem je tutaj włożyć od środka. Może to będzie lepiej widać o na zewnątrz, ponieważ no tutaj te mosty kulaka nie mają możliwości innej instalacji tych amortyzatorów. Także tak to wygląda. No, no i co jeszcze? Aparatura Radiolink, tą, którą mam z Feju, bo ona ma pamięć 10 modeli. No niestety nie jest tak, jak myślałem, że włączę sobie
w każdy model i tylko przełączam między kanałami. Nie, to tak nie działa. Jak włączy się aparaturę i włączy się wszystkie modele, jakie mam, to one wszystkie w tym momencie będą jeździły. Także no, niestety potrzebny jest drugi pilot, żeby zbindować to z tym odbiornikiem. Odbiornik jest bez żyroskopu, bo nie, tutaj w takim modelu żyroskop nie jest potrzebny. Także muszę to gdzieś jeszcze umieścić, bo okej, i tu może jeszcze Wam pokażę. O. Jedno piknięcie, znaczy dwa piknięcia na początku oznacza, że jest pakiet 2S podpięty, maksymalnie ten ESC obsługuje pakiet 3S. No to Wam pokażę, jak serwo tutaj nam działa. Bardzo szybkie jest to serwo, zarazem bardzo precyzyjne. Tu jeszcze pokażę Wam, jak gaz płynie. Proszę, lekkie muśnięcie. Zobaczcie. ESC od razu nam się włącza. Ja tylko kładę palec na gazie, już ESC zaczyna pracować. Model nie jest szybki, wyciąga aż 7 km na godzinę, ale tu nie chodzi o prędkość, tylko o jego moc, żeby mógł tam jakieś przeszkody pokonywać. Także tak to wygląda. No i co? Myślę, że to wszystko, co chciałem Wam tu pokazać. Bardzo polecam te mocowania magnetyczne do karoserii, ponieważ no nie musimy tutaj, zobaczcie, żadnych otworów robić, tylko w tym momencie bierzemy sobie, o, klej na gorąco przyklejamy. Tu co prawda mi puściło, bo źle to miałem przyklejone, więc wiedziałem, że to z czasem puści, ale no tak to wygląda i... No i co? Kupę frajdy mi sprawiła budowa. Nie powiem, że trudności miałem wiele, ponieważ no, rozłożenie tego i skręcenie to jest po prostu lekka godzinka taka, a może nawet i dwie, żeby to wszystko tu poskładać. Ale no, myślę, że można sobie taki model samemu zbudować. Ja oczywiście tutaj korzystałem z pomocy doświadczonych modelarzy, którzy mają takie modele lepsze, większe, mocniejsze. Myślę, że to nie o to tutaj chodzi. Ja się na zawody nie wybieram. Chciałem po prostu mieć taki i mam. Jestem bardzo zadowolony. Jeszcze parę rzeczy tu muszę poprawić, bo to jeszcze nie jest tak, jak być powinno. Aczkolwiek tu gdzieś widzę zawsze po jakiejś jeździe coś tam, jakieś te śrubki się luzują. No jeszcze na rzecz zobaczymy sobie go tak. Zobaczcie sobie, że tutaj to zawieszenie prawie w ogóle... No, pracuje, ale ma bardzo mały skok. Wcześniej nie było oleju w amortyzatorach. Ja myślałem, że było. Okazało się, że nie było. No, pracowało pięknie, ale tak no, troszeczkę za bardzo tarła ta karoseria. Przedni most jest zupełnie prawie... Przednie zawieszenie jest prawie, że na sztywno, ale tak no... Tutaj jeden z kolegów mi podpowiedział, żeby tak to właśnie było, żeby to najlepiej się spisywało, nie, żeby się to nie bujało za bardzo i tak to też zrobiłem. No i tyle. Tu to mocowanie jeszcze muszę pomyśleć tego pakietu, bo to mi się nie podoba, ale no coś tam się udało z tym zrobić. Na razie co póki co się trzyma. Jeszcze ten odbiornik muszę gdzieś wymyślić. Może tu go na gorąco przykleję, bo to jest takie miejsce nie za ciekawe. No. Także... ESC oczywiście ma hamulec, czyli zobaczcie, jedzie się do przodu, wciska się do tyłu i on nie jedzie od razu, tylko trzeba na dwa razy się w tył jedzie, czyli wciskamy gaz. I do tyłu i jeszcze raz do tyłu, tak? Tak to działa w tym ESC-ku, ten hamulec właśnie. Jest to tak zwany drag brake, bardzo mocny. Tam sprawdzałem go pod jakąś górkę, to po prostu no, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Ok. Jeszcze sobie wymocujemy tę karoserię jeszcze raz. Odłożę kamerę. To wyłączymy, podłączymy oświetlenie. Kupę rzeczy tu musiałem oczywiście wykonać samemu, ale no naprawdę bardzo polecam. Jest kupę frajdy z tym. Satysfakcja też jest duża, że samemu się coś udało zrobić. Bo powiem szczerze, nie jest sztuką kupić model gotowy. Bo te wszystkie modele RTR to są takie, żeby jeździły jako tako, ale żeby to jeździło tak jak powinno, to no, trzeba to po prostu zawsze coś przerobić. Ok, tak to wygląda. Jeszcze tylko o, włączymy, pokażemy światełka. Tak, przód. Tu mamy tył. I tak to wygląda, nie?
podobnie. Ok, dziękuję, pozdrawiam, do następnego.